Minął dobry rok od zakupu mojego Canon R5. Porobiliśmy trochę filmów, do tego jeszcze doszła nam cała masa różnych koncertów, a co za tym idzie, jest to bardzo dobry moment na zrobienie takiego finalnego podsumowania oraz podzielenie się z Wami moją wiedzą na temat tego sprzętu. Zacznijmy od samego zakupu. Swoją R5 kupiłem w Fotoformie i nie jest to żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu sklep ma genialną ofertę, do tego dochodzą różne świetne promocje, no i obsługa jest na mega wysokim poziomie, więc tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa. Jeżeli chodzi o samochody, to tutaj cena w stosunku do zeszłego roku nie zmieniła się jakoś drastycznie. Jak wiadomo, inflacja szaleje, kursy walut cały czas idą w górę. Jeżeli jednak ktoś będzie się przymierzał do zakupu, to tutaj sugeruję polować na różnego rodzaju oferty promocyjne, ponieważ raz na jakiś czas się coś zdarza i body można darować w naprawdę atrakcyjnej cenie. W temacie szkieł przyznaję, że mam delikatny niedosyt i żebyśmy się dobrze zrozumieli. Po prostu z mojej perspektywy na rynku od dłuższej chwili nie wydarzyło się nic spektakularnego. Oczywiście, jeżeli kogoś interesuje obiektyw 70-200, 24-70, nowa setka makro, to na moim kanale znajdziecie całą playlistę i tam do każdego z tych obiektywów znajdziecie recenzję. Jeżeli natomiast chodzi o firmy konkurencyjne typu Samyang, Biltrox itp. itd., to tutaj Canon stara się z tymi firmami walczyć, czego najlepszym przykładem jest właśnie sytuacja z Biltroxem, ponieważ wybór tych szkieł z mocowaniem RF jest dosyć niewielki. A co ciekawe, tego Biltroxa 85 ostatnio widziałem i muszę przyznać, że jestem całkiem pozytywnie zaskoczony. Okej, nie ma on wbudowanej stabilizacji, nie ma pierścienia funkcyjnego, a mimo to naprawdę daje radę. No i jest trochę wolniejsze, ale o tym zrobimy może osobny film. Nieco lepiej sytuacja wygląda ze szkłami kinowymi, tylko tutaj trzeba pamiętać o dwóch bardzo istotnych kwestiach. Dostępność na polskim rynku jest taka sobie, a dwa, ceny na dzień dzisiejszy najprościej mówiąc są chore. A wszystko to za sprawą tego, że m.in. dolar jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli jednak ktoś byłby zainteresowany danym szkłem i chciałby w coś zainwestować, to wydaje mi się, że jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ w przyszłości ten obiektyw będzie można podpiąć do Canon C70, R5C, Reda Komodo i prawdopodobnie kilku innych modeli, które w najbliższym czasie pokażą się na rynku. Sam korpus w mega wygodny sposób leży w dłoniach. Tutaj przyznaję, że na samym początku miałem jakieś takie obawy, że tak jak już w przypadku R-ki będę musiał dokupić gripa. Jeżeli robicie dużo zdjęć, to wierzcie mi, przy dużych dłoniach po pewnym czasie po prostu pojawia się uczucie dyskomfortu. Tutaj czegoś takiego nie ma, więc za to jest bardzo duży plus. Kolejne pozytywne zaskoczenie to sam joystick, do którego na samym początku nie do końca byłem przekonany i tutaj się przyznaję do tego bez bicia. On po pewnym czasie się wyrabi i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie pracy bez niego. Poruszanie się po menu czy po galerii jest naprawdę mega szybkie i mega sprawne. W temacie kółka tutaj przyznaję, że jest bez większych zmian. Mógłbym bez niego żyć, ale jest raz na jakiś czas zdarza mi się go użyć. Jeżeli chodzi o dodatkowe akcesoria, to tutaj przyznaję, że do swojej R5 dokupiłem klatkę od Small Riga, do tego doszedł uchwyt. I jeszcze używam monitora podglądowego od firmy Small HD, ale to jest tylko i wyłącznie na jakieś tam zewnętrzne zlecenie i używam tego raz na jakiś czas. Też wynika to z faktu, że po prostu nie chcę obciążyć w ten sposób stopki. Kolejnym mega pozytywnym zaskoczeniem są same update'y. Osobiście bardzo podoba mi się fakt, że Canon z każdą kolejną aktualizacją stara się wprowadzać coś nowego, a przy okazji stara się również coś naprawić. Jeżeli miałbym wytypować jakiegoś takiego game changera, to jak dla mnie byłoby to wprowadzenie funkcji rozpoznawania pojazdów. R5 to dostała, R6 to dostała, R7 chyba też to dostała. Na samym początku miał to tylko i wyłącznie model R3, więc za to jest bardzo duży plus, ale też tutaj mam taki znowu delikatny dosyć, że R5 na przykład nie dostała możliwości nagrywania w 240 klatkach w 1080p, a R3 ma taką możliwość. W ten właśnie sposób doszliśmy do bardzo istotnej kwestii, czyli do przegrzewania się, z czym Canon na samym początku miał naprawdę nie lada problem. Zresztą sam o tym mówiłem przy okazji modelu R6. Z mojej perspektywy jednak wygląda to tak, że z każdą kolejną aktualizacją i z każdym miesiącem Canon robi naprawdę postępy i tutaj jest ogromny progres. Jednak ten problem w dalszym ciągu przy nagrywkach w 8K czy w 4K w najcięższym kodeku, mam tutaj na myśli jakieś eventy czy śluby, może występować. Dlatego ze swojej perspektywy sugerowałbym się wyposażyć w mega szybką kartę. Jeżeli macie zamiar używać tego sprzętu pod nagrywki właśnie eventowe, ślubne, no to tutaj jednak rekorder zewnętrzny będzie must have. Jedyne czego Canon w dalszym ciągu nie naprawił, już czym nie zrobił porządku, jest szwankująca stabilizacja na szerokim kącie. W porównaniu do tego, co było kiedyś, a co jest teraz, okej, jest zdecydowanie lepiej, jeżeli jednak macie zamiar coś nagrać na 15 mm przy włączonej stabilizacji w body i w obiektywie. Musicie się liczyć z tym, że ten obrazek będzie delikatnie falował, może nie tak jak kiedyś, ale w dalszym ciągu jest to widoczne. Zresztą na ten temat również zrobiłem osobny film. Jeszcze jedna ciekawa sytuacja, właściwie historia jest taka, że McKinnon, który jest ambasadorem, na samym początku zachwalał R3 i zachwalał, jak ta stabilizacja działa. Jednak przerzucił się na R5, no to zauważył, że ten problem w dalszym ciągu nie został rozwiązany, więc chyba wiecie, o co mi chodzi.
autofokus w przypadku Canona jest genialny i tutaj mówiłem o tym wielokrotnie, tak w moim przypadku, gdy doszły mi koncerty, jeszcze bardziej utwierdziłem się w tym przekonaniu. A na imprezę robię tak 1500-2000 zdjęć, z czego są tu głównie zdjęcia seryjne i tylko pojedyncze sztuki są nietrafione. A trzeba pamiętać o tym, że na koncertach warunki się zmieniają bardzo często trzeba zmieniać szybko parametry, żeby dostosować się do danej sceny, jeżeli chcemy uchwycić coś, co nas interesuje. Też bardzo duży plus jest zapierścień funkcyjny, który po prostu uwielbiam i bez którego nie wyobrażam sobie swojej pracy. Jak sobie zobaczycie po kilku różnych samplach, ISO bardzo często podbijam do wartości 10 tysięcy albo i nawet więcej, i tutaj nic złego się z tymi zdjęciami nie działo. Kolejnym świetnym przykładem, jak działa autofokus w Canonie, są zdjęcia z koncertu Slipknota. Jak wiecie lub nie, ci kolesie występują w maskach, przy czym sami bardzo często żartują, że sami przez nie niezbyt wiele widzą i czasami po scenie poruszają się po masku. I tutaj muszę przyznać, że aparat sobie poradził w niesamowity sposób. Tam jakieś pojedyncze sztuki były nietrafione. Tak, sami widzicie, jakie są efekty. Nawet w momencie, gdy aparat nie wyłapywał u kogoś oka, to zazwyczaj odbywało się na takiej zasadzie, że rozpoznawał on kształt głowy. I to jest również zasługa ostatniego update'u, który wprowadził nam taką możliwość, że aparat będzie rozpoznawał czyjś kształt w momencie, gdy załóżmy ktoś ma założony kask. Sama jakość zdjęć jest niesamowita, tutaj znowu, nie można powiedzieć na ten temat złego słowa. Jeżeli ktoś widział specyfikację, to chyba zdaje sobie sprawę z tego, co ten aparat potrafi. Ja jestem takiego zdania, że tutaj każde zdjęcie, które zrobicie na spokojnie, będzie się nadawało do druku wielkoformatowego. Jeżeli chodzi o jakość detali, szczegółów, to tutaj znowu, nie można złego słowa powiedzieć na spokojnie, jak sobie poskalujecie te zdjęcia o 100, 200, 300%, to zauważycie, ile ten aparat zapisuje informacji. Przy nagrywaniu przyznaję, że nie zmieniło się zbyt wiele. W dalszym ciągu jest to 4K z tą różnicą, że używam kodeka IPB Lite. Wynika to z faktu, że te pliki są po prostu lżejsze, zajmują mniej miejsca na dysku i też zdecydowanie szybciej się na nich pracuje. Jeżeli bylibyście zainteresowani, jaka jest różnica między tymi kodekami, to odsyłam Was również do osobnego filmu na swoim kanale. Tak jak już kiedyś wspominałem, całość na moim kanale nagrywam w C-Logu Trójce. Właściwie na dzień dzisiejszy całkowicie zrezygnowałem z nagrywek w profilu neutralnym czy standardowym. Też wynika to z faktu, że mam dostęp do kilku bardzo dobrych paczek lutów i edycja tego materiału nie zajmuje mi po prostu zbyt wiele czasu. Jeżeli miałbym Wam coś polecić, coś doradzić, to tutaj osobiście odsyłam Was do firmy Motion VFX. Przy okazji powinien Wam się wyświetlić kod, więc tutaj wydaje mi się, że można z niego w dalszym ciągu skorzystać. Ewentualnie drugie mega pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o luty, to Caleb Pike oraz jego kanał DSLR Video Shooter. On zrobił luty pod C-Loga Trójkę, wydaje mi się, że one działają w bardzo dobry sposób, tylko na samym początku sugeruję przeczytać instrukcję i dowiedzieć się, jak ustawić ekspozycję, żeby ten materiał nie był przepalony albo żeby nie poszedł w drugą stronę. Jedyne, czego osobiście na dzień dzisiejszy żałuję w Canonie i czego mi bardzo brakuje, to możliwość nagrywania timelapsów w płaskim profilu. Wiem, może brzmieć to w błahy sposób, jednak jestem tego zdania, że fajnie by było zrobić ten film poklatkowy, później narzucić sobie na niego luta, szybko go skorygować i wypuścić taki obrazek. Więc tutaj znowu jest taki delikatny niedostatek, ale mam nadzieję, że z którąś tam kolejną aktualizacją Canon postara się to rozwiązać. Podsumowując, R5 to genialny sprzęt i przyznaję, że na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie swoich filmów oraz zdjęć bez niej. Okej, zdaję sobie sprawę z tego, że ma ona swoje wady, typu szwankująca stabilizacja na szerokim kącie, czy tendencja do przegrzewania się przy dłuższych nagrywkach przy wysokich rozdzielczościach. Ale wychodzę z takiego założenia, że każdy sprzęt ma swoje wady i najprościej mówiąc, każdemu użytkownikowi nie da się dogodzić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Na tym kanale również znajdziecie całą listę poświęconą Canonowi, typu ustawienia, aktualizacje, obiektywy i co tam sobie tylko wymyślicie. Dajcie znać, co myślicie o R5 i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.